Witajcie moi drodzy, witam Was w kolejnym goleniu. Jak widzicie, dzisiaj w biedronkowym Matero, można by tak powiedzieć, ekonomicznie. A dlaczego ekonomicznie? Bo tak można powiedzieć tytułowo, ekonomiczne golenie dzisiaj dla wszystkich, którzy chcą ogolić się świetnie, a za niewielkie pieniądze, bo dzisiaj produkt, który chcę Wam przedstawić, z jednej strony jest produktem flagowym, ale który troszeczkę naśladuje produkt wysokiej klasy, powiedzmy wysokiej jakości, wysokiej klasy producenta, o, w ten sposób. I dlatego sobie wziąłem takie Matero, oczywiście. Na wstępie wasze zdrowie i przejdźmy do golenia, bo powiem wam szczerze, że nie mogę się doczekać tego dzisiejszego golenia, bo taki produkt, można powiedzieć, który reprezentuje markę, czyli zaraz wam wszystko pokażę. Zdrówko! Jak wiecie, jestem fanem produktów Razorock, więc nie przedłużając już dłużej, dzisiejszy produkt, który tą markę reprezentuje, a konkretnie XXX. Amerykanie lub Brytyjczycy lub anglojęzyczne narody mówią Triple X, czyli potrójne X inaczej. Jak widzicie, jest to mydełko z Razorocka, tak jak wszystkie, w plastikowym tyglu. Zobaczcie, taki jest skład tego. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widać. Jest 150 ml. I tak. Dlatego mówię, że troszeczkę, że tak powiem, ekonomicznie. Dlatego, że jest to produkt, jak to się mówi, taki kolońskość. Kolońskość, produkt reprezentujący markę, który naśladuje markę Acqua di Parma. Chodzi mi tutaj konkretnie o to. Acqua di Parma, wiadomo, jest to produkt high-endowy. Jest to, wiadomo, produkt już górnej półki. A Razorock zrobiło mydełko Triple X, czyli dla wszystkich, których nie stać na zakup Acqua di Parma. Konkretnie tam jest chyba Colonia Classica się nazywa. O, Colonia Classica. I oni zrobili taką alternatywę, tańszą alternatywę, która, powiem wam szczerze, również świetnie pachnie. Zobaczcie, taka jest konsystencja tego mydełka. Jest to, jak wszystkie Razoroki, takiej, można by powiedzieć, takiej konsystencji plastelinowej, czyli łatwo się ją nakłada, wyciąga z tygielka, także nie ma problemu z przeciśnięciem jej do tygielka. Dobrze, będę się golił dzisiaj. Jaki? Plisof, to zobaczcie. 24 mm. Lubię go sobie używać. Bardzo fajny pędzelek, gęsto upakowany. Dobra rzecz. Do tego użyję mojego game changera. Zobaczcie, w takim oto etui trzymam go ze skóry, więc jest idealnie leży zapakowany. 68P. Także mój ideał, jeśli chodzi o maszynę. Do tego drugie użycie astry zielonej. I oczywiście po goleniu Triple X Aftershave Splash. Dobrze. Wszystko przegniotłem, jak widzicie, do tygielka od pani Ani z pracowni garncarskiej Reco Gary. Dałem oczywiście pół łyżeczki wody, żeby sobie na miękko mydełko, jak zwykle zresztą. I cóż, producent o tym mydełku, myślę, że nie muszę go przedstawiać z jednej strony, bo ono jest tak popularne, tak wielu recenzentów przewinęło ten produkt przez swoje recenzje, że tak naprawdę to jest taka formalność, ale ja jako fan Razoroków, no kurczę, no nie wybaczyłbym sobie produktu, który jest produktem flagowym, a nie mam go w swojej kolekcji. Więc wybaczcie mi, ja również mam Triple X-a i też go będę używał. Także producent mówi nam tutaj w ten sposób. Razorock XXX Italian Shaving Soap. Triple X wykorzystuje
najnowszą formułę Razor Rock Super Tallow. Czyli tak jak było w Irishu, też było tallow, w której skład wchodzi tallow, czyli łój, masło shea, olej arganowy, aloes i lanolina, aby uzyskać niezrównoważony poślizg oraz ochronę podczas golenia, jak i po goleniu. Triple X wrócił, ma nowe logo, nową etykietę. Formuła jeszcze bardziej naturalna, oparta na łoju, co sprawia, że produkt finalnie jest jeszcze lepszy, a zapach jest jeszcze bardziej niewiarygodny jak dotąd. Myśleliśmy, że to niemożliwe, ale udało nam się to uczynić. Niemożliwe możliwym. Enjoy! Triple X to nasz prezent dla Ciebie. Świeży, czysty, klasyczny, włoski, koloński zapach. I tak, to jest po prostu klasyka kolońskości, czyli ktoś, kto używał 4711, to wie, o czym mówię, albo Florida Water. Niektórzy nazywają go klasycznym, włoskim, fryzjerskim zapachem, zainspirowany przez Acqua di Parma Colonia Classica. Nuty głowy to bergamotka, pomarańcza, cytryna i kwiat pomarańczy. Nuty serca to bez, lawenda, róża, bazylia. Nuta bazy to fasola tonka, patchouli, piżmo, drzewo sandałowe i mech dębowy. No czyli klasyka klasyki. Powiem Wam szczerze tak, że Florida Water podobnie pachnie, 4711 wąchałem, jest też tam coś z tego. Najbardziej powiem Wam szczerze, no Acqua di Parma Colonia Classica jest to wzór, ale powiem Wam szczerze, że bardzo mi to przypomina zapach. Kolońska woda nazywa się z czeska firmy Alpa i nazywa się Forger. I to jest można powiedzieć taki na 85% bardzo zbliżony do siebie zapach. Także kupując mydełko możemy sobie zamówić dużą, wielką butlę 250 ml Alpy i mamy tak naprawdę bardzo podobne ze sobą zapachy. Lub też Aftershave'a, co oczywiście wam zdecydowanie polecam wszystkim fanom, którzy świeżych, cytrusowych, limonkowo, rozumiecie, fryzjersko-barberskich zapachów. To jest na pewno spełnienie waszych marzeń, jeśli chodzi o zapachy takie na lato, na naprawdę, na letnie zapachy, to tutaj zdecydowanie Wam polecę. Dobrze, zwilżam twarz. Jak widzicie, zaraz dwudniowy, który niekoniecznie jest widoczny na filmie, choć uwierzcie mi na słowo, on tam jest. Jeśli chodzi o Triple X, to powiem szczerze, że jak przyjechał w paczce, jakoś nieszczególnie mnie zachwycił. Spodziewałem się czegoś innego. Czytając recenzje, gdzie tych recenzji mydła tego Razor Rocka jest po prostu w opór. Możemy się tak naprawdę poświęcić długie godziny na oglądanie recenzji innych youtuberów, innych recenzentów w internecie, którzy recenzują to mydło. I tak naprawdę wszyscy zachwalają. Wszyscy uważają, że jest to must have, który należy mieć, a w mojej ocenie, powiem Wam szczerze, mnie jakoś nie zachwycił, tak jak na przykład Stallion lub Tuscan Out lub Irish. Przede wszystkim Irish mnie tutaj zachwycił, jeśli chodzi o świeżość, a to jest taka po prostu klasyka. Świeża klasyka cytrusowa, którą jeśli ktoś lubi, to zdecydowanie Wam ją polecę. Dobrze, twarz, pędzel. Pędzel już jest mokry, także przejdźmy na dół. Zobaczcie, dałem takie pół łyżeczki wody, pędzel zwilżony, możemy jechać. Oczywiście Pierwsze zapachy, jakie tutaj się dostają, to po prostu, ja bym to powiedział, takie limonka z cytryną, po prostu tak intensywna. Jest tam ten kolor zielony w tym, ale to jest taka, drugie skrzypce gra po prostu, o, w ten sposób bym powiedział. Czy należy do intensywnych ta pozycja?
zdecydowanie. Bardzo intensywny zapach. Jeśli lubicie intensywną kolońskość, czyli wodę kolońską typową, taką prawdziwą, to tutaj zdecydowanie jest ona na bardzo wysokim poziomie. Zobaczcie, piana. Piana się tworzy natychmiastowo, bez żadnych problemów. Tutaj golenie produktami raz w rok nie przysporzy Wam żadnych większych problemów, jeśli chodzi o wyrobienie piany w tygielku. Osobiście też za to pokochałem te razoroki, że mają świetne zapachy. Mają przystępną cenę. Nie trzeba z nimi się za dużo bawić, że tak powiem, jeśli chodzi o wyrobienie tej właściwej piany. One bardzo, bardzo dobrze nam współgrają. Mydełka są naprawdę wdzięczne. Wdzięczne są te mydełka. One nie mają, nie ma tam żadnego problemu, żeby wyrobić odpowiednią pianę. Zobaczcie, jaka piana. Bez najmniejszych problemów. Piana nam powstanie. Czy można chcieć czegoś więcej? Dosłownie kilka minut przyłożenia się w wyrobieniu tygielku i mamy pianę wyrobioną. Dobrze, zwilżę jeszcze raz twarz. Powiem też Wam, oczywiście oczekuję od tego produktu wiele, bo konkurent jako Irish Countryside z tej pozycji był fenomenalny i też był z formułą Tallow. Zdecydowanie cytrusowa eksplozja na twarzy. Tak bym zdefiniował to mydełko. Cytrusowa eksplozja z lekką trawiastością, jakby mech troszeczkę ten dębowy właśnie się tutaj po wyrobieniu dosyć wybija. I cóż, bardzo, bardzo przyjemny, nienachalny zapach. Bardzo przyjemny, nienachalny zapach, taki czysta cytrynowa świeżość.
Też nie dziwię się, że jest on tak popularny wśród użytkowników w tradycyjnym goleniu. Nie ukrywajmy, że zapach jest bardzo uniwersalny, bardzo, bardzo popularny. Ale też bardzo uniwersalny. Oczywiście mogę go zdecydowanie polecić wszystkim tym, którzy lubią wody kolońskie. To jest to tutaj na pewno się nie zawiodą. Jak widzicie, maszyna idzie sama po twarzy, sunie praktycznie sama, więc naprawdę formuła ta talą daje o sobie znać. Oczywiście do nosa jakby nie naszło, to by nie było sobą. Ekstra, naprawdę bardzo, bardzo uniwersalny produkt. Tak, muszę potwierdzić. Produkt flagowy sprawuje się naprawdę elegancko. Jak widzicie, piana jak najbardziej taka, jaka ma być, bez najmniejszych problemów. Idzie gładziutko, bez żadnych problemów.
powiem wam szczerze, że kurczę, jednak Talo robi swoje. Bardzo, bardzo duży pocisk jest na twarzy. Dużo większy niż w przypadku Tuscan czy Staliona. Jak w przypadku Irisha, myślę, że tak. Bardzo skóra nawilżona, bez żadnego ściągnięcia przede wszystkim na twarzy. Powiem wam szczerze, naprawdę. W końcu produkt flagowy, no jak, jaki ma być? Macie, wybierzemy to co zostało w tyglu. A mydła dałem naprawdę niewiele. Myślę, że muszę zwrócić mu szacunek, bo początkowo lekko je zlekceważyłem, po prostu zapach mnie nie zachwycił. Bo taka pospolita woda kolońska, a tutaj właściwości jak najbardziej na plus. Umyję w tym czasie pędzel i michę po goleniu. Micha umyta. Pędzelek oczywiście zawsze idziemy wytrzeć w ręcznik, co również wam bardzo polecam. Dwa strzepnięcia to jest zawsze dobra rada. I myślę tak, zapach zdecydowanie barberski. Zobaczcie, tak już wygląda wyczyszczony, elegancko. Także taki to oto, jaki Plisoft. Dobrze, zmyję to, co zostało na twarzy. Zimną wodą oczywiście. Wam, że ciężko nawet ją zmyć, bo taka powłoka zostaje, taka błonotwórcza, że po prostu. Naprawdę, muszę zwrócić honor. Produkt flagowy. Ekstra. Bez. Do nosa musi, także się nie przejmujcie, jeśli wam również nachodzi do nosa czy do uszu. To jest chyba normalka. Dobrze, przejdźmy do aftershave'a. Jak widzicie, tak jak każdy raz o rok, czyli setunia z żabki, 100 ml. Zobaczcie sobie skład, jaki jest tego. Mam nadzieję, że dobrze.
Także taka jest etykieta, taka sama jak tygielka. Oczywiście wstrząsnąć przed użyciem dosyć mocno, tak jak zaleca producent na swojej stronie. Zobaczcie, takie akwarium się tworzy. I już jedziemy z tym tematem. Oczywiście jest zawsze koreczek, który nie pozwoli nam rozlać za dużej ilości. Zobaczcie, to sobie leci po kropelce. No i muszę wam powiedzieć, tu jest dopiero cytrusowa bomba. Tak, tutaj zdecydowanie mydełko było takim przygotowaniem do tego, a tutaj ten zapach się rozwija. To rozwija się w takim naprawdę potężnym wydaniu. No, powiem wam szczerze, że dla wszystkich, powiedzmy, fanów i fanatyków oczywiście, bo tacy też są, dla wszystkich fanatyków zapachu cytrusowego, zapachu wody kolońskiej, no to to jest to. Zdecydowanie. Takie jeśli chodzi o intensywność zapachu, o świeżość przede wszystkim. Powiem wam szczerze, że czuję się tak, jakbym chyba wyszedł od barbera. Naprawdę skóra fajnie nawilżona. Czego chcieć więcej? Pozostaje, można by powiedzieć, raz o rok dobra robota. Może wersja dla, biedniejsza wersja Acqua di Parma, ale również daje radę. Także serdecznie wam polecam. Wypijam wasze zdrowie i widzimy się w następnym wideo. Trzymajcie się. Cześć!